Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę rozpakowanie czajnika Bosch. I zaraz Wam pokażę. Tutaj, jak już jest tutaj czajnik w pudełku, a tutaj jest taka taśma, którą trzeba odkleić. O! I gdy już odklejamy, to już nawet może nam się tutaj otworzyć już. O, i tutaj otwieramy. Już, tutaj jeszcze jest instrukcja jeszcze. Tutaj karty są jeszcze, dobra. Tutaj, i już za tym pudełkiem, to właśnie tutaj mamy czajnik. I zaraz również pokażę wypakowanego. Czajnik już jest wypakowany. I tutaj jest też taka szybka, na której na przykład znajdziemy ile litrów jest tutaj na przykład do ilu litrów można nalać wody. I to jest tak, minimalna 0,3 litra, potem jest 0,5 litra, potem jest 1 litr, potem jest 1,2 litra, potem jest 1,5 litra. I maksymalna ilość to jest 1,7 litra. Oczywiście i tutaj jest tutaj otwieramy, bo mamy tutaj taki przycisk i uwaga, otwieramy. Już, o! Już wam pokażę. I tutaj tym tutaj musimy tak opociągnąć. O, i już tutaj już jest otwarte. Tutaj niżej jest przycisk włączający, jak włączamy czajnik. I dobrze, patrzymy, co tam jeszcze dalej jest w pudełku. Co tam znajdziemy jeszcze. Już mamy. I tutaj znajdziemy takie miejsce, w którym jest czajnik i zasilanie jeszcze. I tutaj właśnie możemy położyć czajnik, a to jest przewód zasilający, którym właśnie zasilamy czajnik. I dobra, ja Wam teraz pokażę, jak tutaj teraz składamy czajnik. Już, czekajcie chwilkę. Zaraz Wam tutaj pokażę. Poczekajcie. O, i jak tutaj jest czajnik, to wkładamy go o tak. O. I tutaj oczywiście czajnik i pamiętajcie też o tym, że na samym początku trzeba jeszcze trzeba włączyć i tak pierwszy raz przygotować wodę. I jeszcze patrzymy, czy coś w zestawie. Nie, nic nie ma w zestawie dalej. I dobrze, to już tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie czajnika Bosch. I w dzisiejszym filmiku Wam pokazałem rozpakowanie czajnika Bosch. I pamiętajcie też o tym, że wszystko jest pokazane we filmie. I mam nadzieję, że oglądacie moje filmiki i recenzje, które ja niedawno przesłałam na mój kanał. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału dzwoneczkiem. I jak Wam się filmik spodobał, to dajcie łapkę w górę. I to już tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia!